Cześć, jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to możecie wiedzieć, że jakiś czas temu byłam na evencie It Cosmetics, który promował swoje wejście do Polski, dokładnie są dostępne teraz w Douglasie. Używam tych kosmetyków już od kilku dni, jakąś opinię już na ich temat mam, więc się ją z Wami dzisiaj podzielę, ale też chciałam pokazać Wam, żebyście zobaczyli na żywo, jak te kosmetyki się zachowują, jak wyglądają, czy Wam się one spodobają, czy warto je kupić, czy też nie. Od razu już Wam mówię, co tutaj mam. Jest tutaj CC krem z SPF 50, jest korektor pod oczy, który jest mocno kryjący, jest również puder do twarzy, kredka do brwi, jak również maskara. Zacznę od produktu, który najbardziej mnie ciekawił i już naprawdę od dłuższego czasu chciałam go spróbować, czyli CC krem z SPF 50, więc to jest super sprawa teraz, patrząc pod względem wyjazdów, czy właśnie wakacji, żeby po prostu ten SPF faktycznie mieć zawsze na twarzy. Ja sobie nałożę ten produkt na tackę, którą lubię, to jest z Inglota, bo często też o nią pytacie. Jeśli chodzi o ten produkt, jest bardzo, bardzo gęsty. Bardzo gęsty i też dobrze kryjący. Akurat tutaj przycięłam też ekran, żebyście lepiej zobaczyli jakby moją skórę, te nierówności, które światło może się upiększać. Tutaj na przykład mam przebarwienia po niedoskonałościach. Jakieś pozostałości mi zostało, widzicie? Widzicie dobrze. Tutaj też jakieś przebarwienie mi pozostało, tutaj delikatnie również. Raczej takie lekkie przebarwienia właśnie. Teraz możecie, nie wiem, czy zobaczycie to w ekranie. Może nie aż tak bardzo. Ale moja cera jest troszkę tutaj zaczerwieniona na policzkach. Ma takie lekkie nierówności po prostu w kolorycie. No, jeżeli chodzi o odcień, bo już tak zaczynam mówić o swojej skórze, że zapomniałam o tym produkcie. Odcień to fair, najjaśniejszy i lekko wpada w żółte tony. Polecam ten odcień, jeśli patrzycie od najjaśniejszych. Nakładam oczywiście go meczką, bo tak lubię najbardziej. I zobaczcie, to jest tak gęste jak pasta. Trochę mi w konsystencji przypomina plastelinę, odrobinkę. Ale to nie jest tak gęsty produkt, jak na przykład z Huda Beauty, ten podkład. Nie, ten jest bardziej komfortowy, jeśli chodzi o aplikację i o konsystencję. Ma ten produkt lekko cytrusowy zapach i on może podrażnić osoby, które mają delikatną cerę, w sensie delikatną skórę, która lubi się podrażniać od zapachów. Bo jeśli chodzi właśnie o ten składnik cytrusowy, powiedzmy, on lubi niestety podrażniać skóry. I zobaczcie, całkiem nieźle przykrył, nie w 100%. Jeszcze tutaj dołożę na te właśnie przebarwienia. I teraz już jest lepiej. Ale na pewno nie jest to takie krycie full, full, full. Przynajmniej ja tak bardzo nie chcę tego dokładać, żeby też nie było zbyt dużej, zbyt grubej warstwy tego produktu. Bo jak nałoży się też tego CC bardzo dużo, to on się później może mocniej oznaczać na twarzy, czy też nawet się ważyć. I zobaczcie, tak wygląda różnica, więc naprawdę fajnie kryje, ma ładny odcień. Jest bardzo komfortowy w sumie na twarzy. Więc ja nakładam sobie na drugą część twarzy. Czas na korektor i on, tak jak wcześniej wspomniałam, ma być mocno kryjący. Ja mam go w odcieniu light 10,5. Jeśli chodzi o ten korektor, to z tego co kojarzę, chyba wizażystka tej marki, która prezentowała te produkty na evencie, wspominała o tym, żeby tego korektora nałożyć bardzo, bardzo, bardzo niewielką ilość. Jeśli chodzi o jego konsystencję, jest taki, zobaczcie to, jest taki gęsty, lepki, jest dosyć tłustawy. Więc ja odrobinkę, ona mówiła, że właśnie robi się w taką siódemkę, czyli sobie jeszcze tutaj nałożyć, więc okej, nałóżmy sobie zresztą tutaj na policzki, chociaż ja raczej tego aż tak często nie robię. Więc mam niewielką ilość, rozprowadzę sobie gąbeczką, bo właśnie mówiła, że on jest tak treściwy i mocno kryjący, że nie trzeba po prostu jego dużo, a też przez to, że on jest dosyć tłusty, to zresztą duża ilość by nie była nadwskazana z tego względu, że po prostu bardzo szybko by się wszystko rolowało tutaj pod oczami. Jeśli chodzi o jego komfort pod oczami, jest bardzo, bardzo leciutki, niewyczuwalny. A zobaczcie, no, nałożyłam odrobinkę i zobaczcie, jakie jest fajne krycie. Tylko tak jak mówię, jest dosyć tłustawy. Więc no, trzeba go utrwalić pod oczami zdecydowanie pudrem.
bo inaczej to jest po prostu sekunda, żeby on znalazł się w zmarszczkach czy tam liniach mimicznych, jak to woli. Ale patrzcie, jak pięknie ty faktycznie ujednolicił koloryt. Porównałabym to krycie do korektora Tarte Shape Tape. Tylko że Tarte jest trochę lżejszy, na pewno nie jest taki tłusty, właśnie tak jak mówiłam. Ale jeśli chodzi o krycie, to jest praktycznie to samo. Ja sobie teraz jeszcze poza kamerą utrwalę obszar powieki ruchomej i użyję do tego celu korektora Tarte. Z tego względu, że ten właśnie z IT Cosmetics jest zbyt tłusty na moje tłuste powieki. I po prostu się wszystko roluje po chwili. Także to się zupełnie jakby nie nadaje na pokrycie, przynajmniej u mnie, na mojej tłustej powiece właśnie powieki ruchomej. Bo po prostu to się nie trzyma. Powieki wyrównane i do utrwalenia tego korektora użyłam pudru również z IT Cosmetics. Jest to Bye Bye Pores Pressed Powder, czyli właśnie sprasowana wersja, jest również sypka. Zaraz Wam opowiem o tym pudrze więcej i to jest jedyny produkt właśnie z tej marki, którego nie używałam wcześniej. Wszystkie inne produkty już testowałam, chciałam je sprawdzić. A dlaczego tego pudru nie używałam wcześniej, to powiem Wam później właśnie przy okazji jeszcze używania tego pudru na całą twarz. I tak, jeżeli chodzi o okolice pod oczami, ja tutaj użyję pudru, do utrwalenia właśnie tego korektora użyję pudru z Hourglass Veil, który znam, który wiem jak działa, że wygląda świetnie i tak dalej. Więc to po prostu będzie najlepsze określenie i sprawdzenie tego korektora, jak on działa, a nie połączenie właśnie korektora i pudru. Bo wtedy bym nie wiedziała, który produkt lepiej działa, a który gorzej. Dlatego tak jak standardowo, puder Hourglass pod oczy i utrwalam sobie ten korektor właśnie. Zdejmuję sobie jeszcze nadmiar gąbeczką. I tutaj jeśli chodzi o ten puder z Hourglass, jego muszę użyć troszkę więcej do tego korektora, niż standardowo używam do innych korektorów. Ponieważ ten korektor nie jest zastygający, tak jak jest na przykład ten Tarte Shape Tape, do którego nie trzeba aż tak dużo pudru używać, bo on sam w sobie po prostu zastyga. Tak w przypadku tego korektora troszkę bardziej trzeba to utrwalić. I też warto pamiętać o tym, żeby bardziej wklepywać ten puder niż rozcierać, ponieważ jeśli będziemy rozcierać, to wtedy mogą powstać takie nieładne smugi. Po prostu będzie widać, że to było jakoś tak dziwnie utrwalane i po prostu będzie to bardziej widoczne. Przybliżam się do Was, żebyście jeszcze bardziej mogli zobaczyć, jak ten korektor pod oczami wygląda. Ładnie ujednolicony kolor faktycznie. Teraz wygląda całkiem w porządku. Jest komfortowy, jakby nie wyczuwam go zupełnie pod oczami. Po utrwaleniu tym pudrem trochę ściemniał, ale tak jest często w przypadku takich tłustszych, gęstszych konsystencji, że te produkty po prostu ciemnieją pod wpływem nałożenia czegoś suchego na nie. I teraz czas na utrwalenie twarzy. I na tę twarz nałożę sobie właśnie ten puder z IT Cosmetics oczywiście. I to jest jakiś numerek translucent, więc po prostu transparentny. On jest lekko wpadający w żółte tony. Troszkę się odsunę, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Użyję też pędzla, właśnie już go używałam, z IT Cosmetics. To jest numerek 8. Bardzo milutki, włosie syntetyczne. Bardzo fajnie nakłada się nim pudry. I utrwalę właśnie tym pudrem z IT Cosmetics ten CC krem. Jeszcze wcześniej tego nie robiłam, tak jak wspomniałam, bo nie używałam tego pudru. Z tego względu, że on ma w składzie BHT. A to nie jest zbyt fajny składnik. Opiszę Wam dokładnie go w opisie pod tym filmem, jeśli się za bardzo tym nie interesowaliście. W każdym razie po prostu używam go dzisiaj do tego testu, do filmu. Żebyście mogli zobaczyć, jak te produkty się spisują, ale tak jak mówię, ja na co dzień raczej tego pudru używać nie będę. Może raz na jakiś czas, no chyba, że faktycznie, no nie wiem. Raczej nie będę, po prostu. Ładnie ta cera wygląda. On ma niby wygładzać pory i tak dalej, więc jeśli chcecie to zrobić, to najlepiej po prostu wciskać sobie ten puder w twarz. Wtedy po prostu te skórę najlepiej wygładzicie. Okej, okay, jest okej, okay, dobra, jest utrwalone. I zobaczcie, że teraz ten obszar pod oczami jest trochę bardziej odbijający światło niż reszta, ponieważ właśnie ten korektor jest znacznie bardziej tłusty i tak myślę, może troszkę dojadę tym pudrem, żeby aż tak się nie świecić. No i dobra, teraz czas na kredkę do brwi. Jest to Brow Powder i to jest kredka w
jednym odcieniu. W ogóle nie ma innych odcieni kredki do brwi, jest tylko ten jeden, czyli Universal Taupe. I wizerzystka, czy ta osoba, która opowiadała o tych produktach, wydaje mi się, że wizerzystka tej marki, wspominała o tym, że ten odcień pasuje do każdej karnacji, do każdej brwi, do każdej osoby, w zależności od tego, jak mocno przyciśniemy tym produktem do brwi. W sensie takim, że można użyć tej kredki po prostu bardzo delikatnie dotykając skóry, albo mocniej, jeśli chcemy mieć ciemniejszy odcień. Wiecie, o co chodzi? Delikatnie, jeśli mamy na przykład jasną karnację i jasne brwi, a jeśli chcemy mocniej, to po prostu mocniej przycisnąć i wtedy ten odcień jest ciemniejszy. Jeśli chodzi o tonację tego brązu, jest bardzo, bardzo ładny, taki neutralny. Mi osobiście się bardzo podoba. Kredka jest dosyć grubawa, nie jest aż tak bardzo precyzyjna, ale powiem Wam szczerze, że jak używałam teraz tej kredki na co dzień, to bardzo fajnie mi się spisywała. Przypomina mi w konsystencji kredki z Golden Rose, tylko te właśnie pudrowe, które mają przypominać, jakby są ogólnie kredkami, ale przypominają w konsystencji cienie do brwi. I bardzo łatwo się właśnie takim produktem pracuje, bo on jest lżejszy w wykończeniu, jest to wykończenie bardziej miękkie, właśnie takie jak robi to cień do brwi, niż kredka typowo. Nie są takie ostre rysy. Więc ja sobie tutaj wyrównam kształt brwi. I o ile początkowo nie byłam przekonana do tej kredki, w sensie jej konsystencji, no i tego, że nie jest aż tak precyzyjna, to powiem Wam, że teraz na co dzień bardzo lubię jej używać. I używam tylko jej, gdzie normalnie na co dzień używam kredki i cieni do brwi właśnie, tak teraz używam tylko tej kredki, jakby mi w zupełności wystarcza. Raz, dwa można właśnie te brwi sobie wypełnić. Oczywiście też zależy od tego, jakie macie te brwi, czy potrzebujecie większego wypełnienia, czy też nie. U mnie to jest po prostu kwestia bardziej stworzenia odpowiedniego kształtu tych brwi, czyli dorysowania sobie tej ramy, niż jakiegoś mocnego wypełnienia, czy też bardzo, bardzo precyzyjnego. Jedynie mam problem tutaj na początkach, gdzie tutaj wolę mieć trochę bardziej precyzyjną robotę, że tak powiem, ponieważ tutaj czasami mam tak, że potrzebuję dorysować jakichś pojedynczych włosków, ale tutaj nie będę używała żadnego innego produktu, tylko właśnie użyję tej kredki. I możecie zobaczyć, jaka jest różnica między brwiami. Ta brew jest trochę bardziej licha tutaj na początku, tym bardziej. Ale mniej więcej możecie sobie zobaczyć właśnie, jaka jest różnica, jaki efekt daje ta kredka. Mi się bardzo podoba, bo właśnie daje taki efekt pudrowy, taki jak uzyskujemy mniej więcej cieniem. Tylko nie potrzeba używać dodatkowo pędzla, tylko wszystko mamy w jednym produkcie. I pozostało użycie maskary. Jest to maskara Superhero. Ma być to maskara pogrubiająca, super black, czyli mocny czarny kolor. Jeśli chodzi o szczoteczkę, jest to włosie nylonowe, dosyć krótkie. Jeśli chodzi o konsystencję tej maskary, bo oczywiście jej już używałam kilka razy, to jest takiej mojej ulubionej konsystencji, czyli jest lekko kremowa. Bardziej plastyczna, nie jest taka wodnista, sucha, tylko właśnie taka oblepiająco gęsta. Nie wiem, czy jestem w stanie to dobrze Wam określić. W każdym razie lubię taką konsystencję, bo bardzo fajnie można sobie wtedy faktycznie te brwi pogrubić. A ta szczoteczka, powiem Wam, że bardzo ładnie też te rzęsy rozdziela. I nawet od nowości, ponieważ no ona była otwarta naprawdę kilka dni temu, już sobie spokojnie radzi samodzielnie, nie trzeba używać innych maskar, tak jak często to robię w przypadku nowych, bo po prostu te nowe są często zbyt mokre. A jeżeli chodzi o tę maskarę, to tego problemu nie ma. Taki efekt ta maskara daje na moich rzęsach. Zazwyczaj na co dzień jeszcze podkręcam delikatnie te rzęsy zalotku, natomiast dzisiaj tego nie zrobiłam, żebyście zobaczyli tak na świeżo, jak to wygląda. Ale zaznaczam, że moje rzęsy naturalnie są lekko podkręcone, nie są takie bardzo, bardzo proste. No i musicie przyznać, że efekt jest widoczny zdecydowanie. Że faktycznie są rozdzielone, pogrubione i ten kolor faktycznie jest czarny, jak jest zresztą napisane na opakowaniu. Więc nałożę sobie jeszcze na drugą stronę i przejdziemy już do takiego wstępnego podsumowania wszystkich kosmetyków.
makijaż skończony, jest godzina 14:30. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to tak, jeśli chodzi o ten CC krem, faktycznie ma fajne krycie, bardzo łatwo się rozprowadza, jego naprawdę niewiele potrzeba, więc jest bardzo wydajny, a jego termin ważności 12 miesięcy, więc spokojnie na cały rok jestem pewna, że starczy. Odcień fair jest ładny, jasny, lekko wpadający w żółte tony, odrobinkę ciemnieje, to znaczy zależy też od karnacji, prawda, i od skóry, ale u mnie faktycznie trochę ciemnieje na lekko pomarańczowy odcień, ale taki, że ta skóra nadal wygląda ładnie, ale to pewnie zobaczycie też zresztą później na podsumowaniu. Jeśli chodzi o korektor, ten light też się dobrze u mnie spisuje, ładnie w ogóle komponuje się właśnie z tym CC kremem. Jest dosyć tłusty i tak jak wcześniej wspomniałam, trzeba go nałożyć bardzo malutko i utrwalić troszkę mocniej pudrem, ale też nie polecam używać pudrów takich typowo matujących, bo po prostu ta skóra pod oczami będzie wyglądała ciężko i sucho. Jeżeli chodzi o termin ważności tego korektora, to jest 24 miesiące, więc dobrze, dlatego że jego trzeba naprawdę niewiele, jest bardzo wydajny i przez te 2 lata, myślę, że nawet używając na innych osobach, nie wiem, czy jestem w stanie go zużyć, to. Jeśli chodzi o kredkę do brwi, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ten odcień bardzo dobrze się u mnie spisuje. Mimo, że ta kredka nie jest aż tak bardzo precyzyjna jak inne, których na przykład używam, chociażby nawet porównując do kredki z Golden Rose, tej Precise Brow Pencil chyba, to bardzo przyjemnie mi się z niej korzysta, bardzo szybko podkreśla się te brwi, więc ja jestem na ten moment bardzo zadowolona. Maskara pięknie pogrubia, pięknie rozdziela rzęsy, ma intensywny czarny kolor, bardzo przyjemna kremowa konsystencja, którą ja osobiście bardzo lubię, więc na ten moment jestem na tak. I coś jeszcze? Aha, puder. Puder ładnie utrwalił, nie wiem właśnie jak on się będzie spisywał później w ciągu dnia, to zobaczymy. Ten odcień translucent też jest ładny, lekko żółty, ale też bez przesady. No i chyba tyle, co chciałam na ten moment powiedzieć. Takie swoje większe, bardziej obszerne podsumowanie, swoje opinie wydam już na koniec tego dnia. Także to tyle na razie, do zobaczenia za kilka godzin. Mam właśnie godzinę 22:35, więc minęło około 8,5 godziny, chyba coś takiego, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to zaczynając od początku, CC krem ma bardzo fajne krycie, jest bardzo komfortowe na twarzy, bardzo ładnie wygląda przez większość dnia. Natomiast pod koniec, tak około, nie wiem, 3 godziny temu, troszkę bardziej zaczął mi się zbierać tutaj przy nosie, co bardzo rzadko mi się zdarza w podkładach, czy właśnie takich produktach właśnie, no powiedzmy podkładach, tak? Ale jeśli chodzi o resztę twarzy, wygląda bardzo dobrze. Może się przybliżę, co? Zobaczcie sobie bliżej. Jeśli chodzi o poziom wyświecenia się tej skóry, dla mnie jest absolutnie okej, jakby mi się podoba tak naprawdę. Nie wiem jak to będzie latem, kiedy będzie po prostu wyższa temperatura, natomiast jak mówię, mniej więcej 3 godziny wcześniej ta skóra zaczęła się troszkę bardziej właśnie przy tym nosie podkreślać, ten podkład zaczął się bardziej zbierać i też ten podkład wydaje mi się, że jest trochę bardziej widoczny właśnie nawet na brodzie, tak, jest po prostu bardziej zauważalny. Co jeszcze? Troszkę ściemniał i on trochę ciemniej na lekko pomarańczowy odcień, ale taki okej, taka jakby. I to jest taki odcień jakby trochę bardziej opalony mojej skóry. Więc jakby ten odcień nadal jest ładny, co mnie bardzo cieszy, ale jednak jest troszkę ciemniejszy, więc trzeba mieć tego świadomość. Najlepiej troszkę właśnie go rozjaśniać, gdy go nakładamy. Ale ja nie chciałam tu nic zmieniać, żeby też Wam to pokazać. Może Wam pokażę na swatchu. Wiecie co? Zrobię sobie na dłoni teraz, nałożę sobie ten podkład. Podkład CC i za chwilę nałożę go ponownie, żeby Wam pokazać różnicę, jaka się dzieje właśnie, gdy na chwilę na tej skórze posiedzi. Tylko wytrę sobie palca. Przechodzimy do korektora, jeżeli chodzi o niego. On wyglądał całkiem ok, mniej więcej do 6 godzin. To znaczy wcześniej on troszkę mi się zebrał tutaj w liniach mimicznych, to dzieje mi się dosyć często, jeśli ten podkład, przepraszam, korektor, jeśli jest troszkę za ciężki.
Dla mnie jest on ok, ale nie jest idealny. Jakby zdecydowanie, gdybym miała wybierać, który wolę, czy Tarte, czy ten, wybrałabym Tarte mimo wszystko. Z tego względu, że ten może bardziej podkreślać zmarszczki, linie mimiczne. Gdy właśnie się uśmiechałam, to teraz po prostu te linie mi tutaj zostały, wiecie, od uśmiechu. I te okolice pod oczami wyglądają teraz na bardziej zmęczone niż na przykład mam w przypadku używania korektora Tarte Shape Tape, tak? Czyli jak to wygląda po całym dniu. No, jakby krycie jest super i jest komfortowy pod oczami, natomiast nie jest to jak dla mnie taki ideał korektora, którego ja szukam. Dla mnie jest trochę jednak zbyt tłusty i przez to myślę, że po prostu te zmarszczki, te linie mimiczne bardziej podkreśla. Mimo, że nawet sporo nałożonego pudru, tak, żeby go utrwalić, to i tak nie wygląda to aż tak idealnie, jakbym tego chciała. Myślę, że będę po prostu te korektory ze sobą mieszać, nawet korektor ten będę używać z trochę lżejszymi, typu na przykład Maybelline, ten z gąbeczką. I myślę, że będzie fajnie. No jakby wcześniej tego jeszcze nie próbowałam, nie mieszałam z innymi korektorami, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy faktycznie mam rację z tego, co teraz mówię. Ale wydaje mi się, że będzie wtedy znacznie lepiej, bo po prostu ten korektor nie będzie aż tak ciężki, a tak jak wcześniej wspominałam, jego wystarczy naprawdę niewiele. Więc będzie takim dodatkiem, myślę, do innych korektorów trochę mniej kryjących, żeby właśnie dodać tego krycia, ale żeby też nie były tak ciężkie pod oczami i myślę, że będzie w porządku. Tak teraz przez myśl mi przeszło, że fajnie mogłoby się sprawdzić z korektorem z MAC-a, tym Pro Longwear, wiecie, bo ten z Pro Longwear trzyma się świetnie, nie podkreśla zmarszczek, trzyma się absolutnie calutki, dzień jest rewelacyjny, jeśli chodzi o trwałość, ale dla mnie mógłby mieć większe krycie, więc ja sprawdzę tę mieszankę i mam nadzieję, że będzie faktycznie takie idealne połączenie. Teraz wspomnę o kredce do brwi i powiem Wam, że ja nią jestem zachwycona. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak bardzo mi się podobać, a naprawdę jest super. I ten odcień mi się podoba, bo on jest taki lekko... Właśnie to jest taki w sumie neutralny brąz. Dla mnie wychodzi leciusieńko, ciepło, ale ja to lubię. Jakby nie przeszkadza mi to zupełnie, bo pasuje to do mojego koloru włosów. Bardzo łatwo mi się z tym pracuje, bardzo szybko. Ładnie, naturalnie podkreśla te brwi. Nawet jestem wręcz zaskoczona tym, że mimo to, że to nie jest aż tak precyzyjne, ta końcówka nie jest aż tak precyzyjna, to mi to nie przeszkadza i bardzo jakby lubię używać tej kredki, więc to jest chyba jeden z bardziej lubianych przeze mnie produktów, jeśli chodzi o te wszystkie, które używałam dzisiaj. I przechodząc dalej, wspomnę, jeszcze może o pudrze, okej, później będzie maskara. Jeśli chodzi o puder, powiem Wam, że to jest puder, który jest matujący, ale nie jest taki suchy, tępy, co mi się bardzo podoba. Ma bardzo fajne wykończenie, zresztą widzicie, że faktycznie dobrze zmatowił tę skórę. I ten mat naprawdę długo się trzymał, jakby teraz też ta skóra bardzo ładnie wygląda. I myślę, że ten sposób świetlenia, stopień świecenia się skóry jest bardzo podobny, jak nakładałam też puder z Laura Mercier, ten wiecie, Loose Sting Powder, właśnie w połączeniu z tym CC. Też używałam pudru naturalnego z Felicea, tylko już w tej mieszance skóra bardzo szybko zaczęła się świecić, więc nie polecam takich lżejszych pudrów, a bardziej matujące faktycznie. No i ten naprawdę ładnie wygląda na skórze. Po prostu w ciągu dnia, gdy przyglądałam się w lustrze, naprawdę bardzo mi się podobało to, jak ta skóra wygląda. Była taka ujednolicona, gładka, taka właśnie faktycznie jakby te pory były bardziej wygładzone. I w ogóle zapomniałam o tym, że ten produkt miał jakby w swojej nazwie wygładzać te pory, ale gdy się przyglądałam w lusterku bardzo blisko, faktycznie to było, pory są takie tak ładnie wygładzone. Więc rzeczywiście fajnie działa ten puder i jestem pozytywnie zaskoczona. Tym nawet właśnie, jak fajnie utrzymuje mat. Tak jak mówię, ciekawa jestem, jak to będzie latem, kiedy będzie znacznie goręcej, ale mimo to naprawdę podoba mi się ten efekt. I jeżeli chodzi o maskarę, podoba mi się to, jaką ma szczoteczkę, bo pięknie rozdziela te rzęsy, pogrubia, kolor jest intensywny, po prostu bardzo ładnie te rzęsy wyglądają. Bardzo mi się to podoba. Ale ma minus. Ma minus taki, że się osypuje w ciągu dnia niestety, a przypominam, że jest to świeża maskara. Chyba coś takiego też było w przypadku, albo jest, Too Faced.
Better Than Sex chyba, tej maskary. Nie używałam jej, więc tylko mówię to, co słyszałam od dziewczyn, które używały tej maskary, że też tam pięknie po grubie rozdziela i tak dalej, ale też się w ciągu dnia lubi osypywać. Więc tak samo jest w przypadku tej maskary. Szkoda, bo kurczę, naprawdę daje rewelacyjny efekt. Myślę, że porównałabym efekt na rzęsach do na przykład Marc Jacobs maskary, tylko że z Marc Jacobs się nie osypywała, a dawała przepiękny wachlarz rzęs, pięknie rozdzielonych, pogrubionych, tylko też ta szczoteczka jest w przypadku Marca Jacobsa większa, więc jest mniej precyzyjna jak niż na przykład ta. W tej właśnie mi się bardziej ta szczoteczka podoba. Ale myślę, że jest to podobna półka cenowa, jeśli chodzi o maskary właśnie. Więc tak bym porównała. Jeszcze porównałabym może te maskary do maskary z Estée Lauder. Zrobię Wam tę przebitkę, jak ta maskara wygląda. Tylko, że z Estée Lauder też się nie osypuje i jest bardzo, bardzo, bardzo trwała. Trochę trzeba się namęczyć, żeby ją dobrze zmyć. Zresztą w przypadku tej maskary jest tak samo, że przy zmywaniu makijażu, przykładając sobie bacik do oka, trzeba chwilkę poczekać, żeby faktycznie ten produkt się dobrze roztopił. I okej, dobra, jeszcze pod koniec wspomnę o tym CC, nie? Więc nałożę sobie tutaj świeżą warstwę. Widzicie różnicę? Tu jest taki lekko żółciutki, a tutaj się stało troszkę bardziej pomarańczowe. Ale to nie jest jakieś, no wiecie, teraz nie trzymasz tak długo jak podkład na twarzy, więc to była w sumie chwila, jakieś może 7 minut. Ale i tak już widać różnicę, tak? Więc później jeszcze troszkę bardziej pewnie ściemnieje. Natomiast, tak jak mówię, trzeba o tym pamiętać, że te podkłady, ten CC lubi po prostu ciemnieć. Chyba wspomniałam o wszystkim, mam taką nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Dajcie znać, czy używaliście którejś z tych kosmetyków już wcześniej i jaka jest Wasza opinia na ich temat. Jeżeli chodzi o mnie, jest ok, ale jak zauważyliście, prawie każdy z tych produktów ma jakieś minusy. Najlepiej po prostu wypada ta kredka, ale w sumie też mam minus, taki, że nie jest aż tak precyzyjna i ten odcień jest po prostu jeden, więc na pewno dla jasnych blondynek z jasnymi włosami będzie za ciemny. Ale jeżeli chodzi o takie końcowe podsumowanie, tak jak mówię, jest takie ok, ale nie są to produkty idealne jak dla mnie. Więc dobra, żegnam się już z Wami, bo ten film na pewno jest już długi. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć!